Mój drogi, pani redaktor Sasanna prosiła, żeby przekazać ci ten gwoździk. Ale co się stało? Znajdujecie w stanie nad wyraz niepokojącym, a powiem ci, że i ja trzęsę się potwornie. A co się stało? Otóż w tym samym czasie, kiedy ty zajęty byłeś tutaj stukaniem, to ja zajrzałem na chwilkę za granicę, żeby sprawdzić, czy nie wywędrował tam duch starszych panów. I co ja tam zobaczyłem? Co ty tam zobaczyłeś? Skutek. Jaki? Opłakany skutek. Opłakany skutek tego, jak bezwzględnie cudzoziemcy obchodzą się z naszymi rodaczkami. A co, znów się obeszli? Tak, znów się obeszli. Jeden szczególnie się obszedł, nieludzko wręcz, do tego Portugalczyk. No, może najlepiej będzie, jeżeli opowie ci o tym sama poszkodowana. Jak zresztą to? Tak zaproponowałem jej schronienie u nas na Stryszku. Na naszym Stryszku? Tak, na naszym Stryszku. Chodź, dziecko, chodź, chodź. Za książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą, potem ciało zawiódł śmiało na fraskaty. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Kto? Vincento Osculati. A kiedy wschód zaczął ciuty złocić kwiaty, powiedział mnie twardożynne zaplaty. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskati. O, Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spatif. O, Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny. Że tylko szept z tobą szedł słów jak liści, nie uiści, nie uiści. Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał wypożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał, by odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, Polak by nie mówił, że nie zaplati. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskati. O, Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spatif. O, Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny. Że tylko szept z tobą szedł słów jak liści, nie uiści, nie uiści. Ja naprawdę tak ogromnie pani współczuję ci Portugalczycy, do czego już oni dochodzą. Strasznego. Czy ja już mogę sobie powrócić na Stryszek? Tak, absolutnie, oczywiście. Chodź, dziecko, odpocznij sobie na Stryszku. Odpocznij sobie, już nie myśl. Co za historia. Co za historia, niebywałe. Chodź, tak. Drogi, otrzepię cię troszkę z flory. Bardzo ci dziękuję, trochę. O, jeżeli mnie oczy nie mylą, to zmierza do nas dawno niewidziany pan docent. Zdaje się, że zapowiedziany tak właśnie dokładnie na tę godzinę. Jest pan docent. Miałem rację, to niesamowite. Tak, niesamowite. Docent Kurniewicz. Oj, tak. Były iluzjonista. Wspaniale. Tak, tak, tak. To mój przyjaciel. Tak, to mój przyjaciel. Panie docencie, chcieliśmy zasięgnąć rady w pewnej bardzo skomplikowanej sprawie. Rady jakiegoś drobiazgowo ścisłego umysłu. No i pan docent jako entomolog, no może mógłby nam... Przepraszam, najmocniej panowie są w błędzie. Ja jestem erotolog. Erotolog porównawczy, a nie entomolog. Widzisz, no to źle przeczytałeś tabliczkę. Źle przeczytałem, tak. Przepraszam. A może to nawet i lepiej, wiesz?
A może to... Może lepiej. Nawet i lepiej. Panie docencie, zdarza nam się od niejakiego czasu, że kiedy któryś z nas, to znaczy przyjaciel rzadziej, a może częściej, zamarzy o jakiejś pani, nieznani sprawcy podrzucają nam hrabinę Tyłbaczewską. Także właściwie to faktycznie może być na podłożu erotycznym. Tak. Najpierw słychać bardzo, bardzo dziwne dźwięki, następnie trąbka. O! Potem rżenie. Rżenie, tak. Rżenie. Końskie. Końskie rżenie. Potem tentent i hrabina pod drzwiami. A panowie o hrabinie Tyłbaczewskiej nie marzycie nigdy? Ty nie marzysz nigdy? Nie. A dlaczego? No właśnie, dlaczego my nie marzymy? A to pan docent mnie zaskoczył troszeczkę. Nie wiem, trudno mi tak od razu. A zakochać się w hrabinie Tyłbaczewskiej, nie łaska? Wiesz co, to może to jest jakieś wyjście dla ciebie. A ty byś mi tego nie wyświadczył? Nie. Bo cóż to jest miłość, panowie? Cóż to jest miłość? Cóż to jest miłość? Co nam na ten temat mówi erotologia porównawcza? Proszę bardzo. Miłość. Ale miłość jest to uadekwatnienie naszego ideału antypłciowego. Antypłciowego. Antypłciowego, oczywiście, ponieważ jeżeli my jesteśmy płeć, tak, to kobieta jest naturalnie antypłcią i odwrotnie. A więc miłość jest to uadekwatnienie naszego ideału antypłciowego w stosunku do danego kogo? W stosunku do danego obiektu erotycznego. Zazwyczaj porównujemy obiekt z marzeniem. No i najczęściej dochodzimy do wniosku, że nie jest adekwatny. I właśnie erotologia. Jaka? Porównawcza. Porównawcza stawia tezę. Dopasowujmy marzenie, fictio venerabis, do obiektu. Ja w tej dziedzinie mam zaskakujące wyniki. Lata studiów, doświadczeń, wyrzeczeń, eksperymentów erotologicznych doprowadziły do sytuacji, że ja obecnie jestem w stanie zakochać się w każdej. Naprawdę. Dosłownie w każdej, dowolnie napotkanej kobiecie. Przepraszam, a czy nawet w naszej pani hrabinie pan docent by potrafił? A czy są panowie w posiadaniu zdjęcia obiektu? To znaczy pani hrabinie. Pani hrabinie. A no to tak się znakomicie i szczęśliwie składa, że pasjami z przyjacielem nosimy zdjęcie hrabiny w kieszeni mojej marynarki. Proszę. Tak. Już. Nie słychałem. Nieprawdopodobne, rzeczywiście. Ale ostrożnie, panowie, tak, amatorom w dziedzinie erotologii porównawczej zalecam początkowo inną metodę. To posłuchamy. Spójrz, jak ludzie z uczucia wyzuci niskiej chuci oddają się w ucisk. Jak chuć ich nieraz wyrzuci na życia dno, gdzie giną, bo zepsuci. Z drogi tej czym prędzej wróć i w uczucia wsiadaj łódź. Uczucie nie wiesz, jak ono zdobi, uczucie z ciebie Petrarkę zrobi. Dajże dziewczynie z miłości coś wynieść, uczucia ty nie oszczędzaj jej. Uczucie sprawi, że zachwyt dławić cię będzie na widok zwykłych zjawisk. Panowie, panie, uczucie tanie i każdy w stanie zżywić je. Więc rzuć, rzuć chuć i miast żyć uczuciom, ku uczuciom ty się zwróć. Gdy dziewczyna nie bardzo cię nęci, co tu chciałbyś, a nie masz tej chęci? Co to lato już przeszła i zima, ty co się zapalisz, to się zrzymasz. Zamiast tę niepewność snuć, ty uczucie w sobie wzbudź. Uczucie wytrze, co w nim najbrzydsze, uczucie zatrze, co nie najgładsze. To oko zmruży na feler zbyt duży, tu coś wydłuży, tam skróci. Zaś uczucie w parmę przemieni krujec i to, co marne, doinwestuje. A zanim kraniec nastanie na nie, to niesłychanie wzbogaci jaźń. Więc rzuć, rzuć chuć i miast żyć uczuciom, ku uczuciom ty się zwróć. Więc rzuć, rzuć chuć i miast żyć uczuciom, ku uczuciom. Przepraszam, proszę Państwa, przepraszam, panowie, przepraszam.
Ja bardzo bym chciał tutaj z państwem dłużej pozostać, z panami, z państwem, ale moje świeże uczucie do hrabiny nakazuje mi natychmiast wyruszyć na poszukiwanie obiektu. Co za spotkanie. Mój drogi, a ciekawy jestem, co tam słychać u naszej uroczej redaktor Sasany. A właśnie, to może zajrzyjmy do niej, tak? Dobrze, dyskretnie. Cichutko. Cichutko, na pewno cichutko. Ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tu na waszej jawie, bo tu o tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia. Więc jawą nie budźcie mnie, nie, 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 nie budźcie mnie. Po łące brodze kwietnej mam we śnie nogi świetne, nogami wrastam w łąkę i teraz jestem bąkiem, po którym brodzi motyl, tak lekki jak sam dotyk, lecz motyl trwa króciutko, bo powstrzymuje chód go, więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą buzią Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności pomyłkowe. Nie, nie, nie budźcie mnie, śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tu na waszej jawie, bo tu po tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc ja mu nie budźcie mnie, nie, 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 nie budźcie mnie. Nie budźcie mnie. Ojej. Ojej. Co tu dużo ci będę mówił, przyjacielu? Nie mów nic. Ojej. No. O, no, no tak, tak, oczywiście. Oczywiście należało się tego spodziewać. Tak. Już. Dobry wieczór, pani hrabino. Już rozwiązujemy. Już rozwiązujemy, już. Oczywiście. Spokojnie. Tak, a ja się zajmę tym, co zwykle. Znowu. Gdzie szampan? I ostrygi? Ojej, nie dysponujemy, nie dysponujemy akurat. Ostatni raz kąpałam się w szampanie w 55, a w 56 w winie Krakus. Ach, wróć, Luciu. Przepraszam, panowie, przepraszam, bo... O, no, oczywiście, to o, możemy z przyjacielem spojrzymy na... Mise en scène. Bardzo będę po lewej stronie. Może w lewej kuli się zajrzyjmy. Tak.